Halo, halo, czyli witam. Nie, uwielbiam, nawet, przepraszam, ale uwielbiam te wstępy. Kiedy kończę odcinek, mówię ci, majcie się ciepło, do zobaczenia, widzimy się Słyszałam co jutro. innego. I klikam znowu i mówię, halo, halo, czyli witam. Dziwny test. Dobra, no moi drodzy, no witam was oczywiście, jestem Czechu, jeżeli mnie nie znacie, to... To duży błąd, który trzeba konkretnie, koniecznie naprawić. No tak, no tak. Kontynuujemy naszą historię. Trzeba napierdolić temu chłopowi, ty. Może go jakoś to przekonamy. Myślałem, że chcesz się ze mną spróbować. Zmieniłeś zdanie? Może wolisz rozmawiać? Jasne. Ciągle tu jestem, zaraz ci... Bo ogólnie było... Kurwa, ale jestem strażnikiem, co ty przecież ty tak nie możesz, debilu jebany. Wreszcie coś się dzieje. On akurat chyba jednak może, wam powiem. Ty, w ogóle właśnie sobie uświadomiłem, że jest prawie trzecia w nocy i przez to, że... Kurde, to już późno, to już spać trzeba, nie? No może 24h, nie będę spał. Zobaczymy. Bo ja go wcześniej wyciągnąłem, bo chciałem, żeby on uciekł i okraść mu te skrzynki, ale żeby okraść mu skrzynki potrzebuje... Myślałem, że... Potrzebuje klucza, wiecie? To będzie mocny pojedynek, on ma zajebisty miecz. I z umiejętności też przednie są... No, to nawet nie ma co chyba. Chyba? Cze, spół, gu, jemy, fra, je, ra i go wtedy po prostu za, pi, je, my, e, zy. Kurwa, no dobra. Back abusing, weird. Nie no, to tylko dla żartu, w życiu bym go nie tak nie zbagował i nie zabrał. Nigdy w życiu takich rzeczy nie robię. Do Lord André! Idziemy nakapować na Lordowi André wszystko, co się działo ogólnie. Ty, a jak zostać paladynem? A najpierw to chyba muszę z tym Nie, to nie jest Lord André! Kto to jest? Czy to jest Lord André? Ja chyba coś mylę, mi się wydaje, że coś, przez kilka odcinków coś myliłem, tak szczerze. No, tak mi się wydaje. Bijatyka z motłochem w porcie to jedno, ale jeśli napadasz na obywateli albo jeśli cię za to nie ukarze, a więc musi... Ile? 50? Ale za co? Chcę... Dobrze. Aha, za to, że temu chłopowi nakopałem. W tym, bo nie chciał mi zdradzić tej czarnej roboty, bo wiedział, że jestem strażnikiem czy coś. Dobra, udało mi się znaleźć Peka. Udało mi się znaleźć Nakabulujemy Peka. Tak, jest z powrotem na posterunku i robi co do niego należy. Gdzie go znalazłeś? Wszedł mi w drogę. Wszedł mi w drogę na mieście. W porządku, więc idź do niego i weź broń. Nie no, z takim konfidentem to może nie. Co do tej paczki, znalazłeś ją? Jeszcze nie. Co do gildii złodziei, tak? Dobrze. Kurde, to ja naprawdę nic nie wiem. Dobra, tragedia jest. Myślałem, że coś temu André mogę powiedzieć. A tu kwas. Dobra, Pek wrócił, więc mogę po miecza iść. To jest dobra informacja. Pek! Potrzebuję broni. Potrzebuję broni. Kogóż my tu mamy? Nie powiedziałeś André, że byłem w czerwonej latarni. Jesteś w porządku. Proszę, weź swój miecz. To najlepszy, jaki mam. O, jeśli ta broń ci nie odpowiada, idź do kupców na placu targowym. Dobra, co, dostaliśmy dobry miecz.
No jest pytkę, tylko potrzebuje 35 siły, żeby go założyć, więc. Więc go no nie założę, niestety. Dobra. Teraz jest strasznie dużo tych misji. Piracki handel. Paczuszka pełna ziela. To my zrobię, ale nie wiem, kto to jest Cardiff. Kamienny handel z bronią dla bandytów. Joe na jazdy bandytów. Łuk, zaginieni. Gdzie są zaginieni ludzie? I ludzie zostali porwani na rozkaz kapitana bandytów Dextera. Chodzą plotki, że ukrywa się gdzieś na południe od farmy Onara. Człowiek z opaską na oku. Możemy mieć strażników w przebraniu. Magowy wody. Unny krąg Koinos. Dobra, no to. Na razie mamy tylko jedno popsute zadanie. No i to jest popsute zadanie. No wypuściłem tego chłopa, bo myślałem, że on mi pomoże. To takie popsute zadanie. Czy popsute zadanie. Jest jak jest. Dobra, czy my w końcu jesteśmy w stanie porozmawiać z tym kurwa Fiutem jebanym? Nie przeszkadzaj mi. No nie. Oczywiście, że nie. Hej, ty. Tu nic ciekawego. Ulf? Ty, Ulf. Ulf też nic ciekawego. Dobra, idziemy z Bartokiem, kurczę, na polowanie. Bosper mówi, że kiedyś dla niego pracowałeś. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Ty Bartok, a co to za łuk masz? W sumie. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Ty. Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. Cicho skradać? O. Poczekajcie. Punkty nauki 13. Nieźle, w sensie dużo. Czy chcemy nauczyć się skradać? Może słuchajcie, później, co? Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Chciałbym na napisać rozkaz wielmożnego lorda Hagena. Ogłasza w się, co następuje. W związku z okay, atakiem zagrażającym naszemu miastu. Gdzie on teraz przebywa? Nie wiem, kogo chodzi, to już nie pamiętam. Przygotować kilka się dni do walki. Temu tak, siedzieliśmy w knajpie Kolagona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. A także pamiętam tylko, że Troka wspomniał bojowego. Coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wrócił. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. Nie próbowałeś go szukać? Nie. Powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Nie wiem, o kogo chodzi do końca. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu. To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Proste. Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? Myślę, że co? Na razie. Zapiszemy. No idziemy z nim na polowanie. W sensie
Za skóry? Spoko, no coś robić. Ten Bartok pewnie jest jakimś szefem totalnym. Na rozkaz wielmożnego lorda Kagena. Idziemy właściwie, idziemy. Ogłasza się, co następuje. Chodźmy na... W porządku, idź za mną. Za południową bramą zaczyna się las. Obywatele powinni unikać lasów i bezdroży dookoła miasta. Chcieli. Co więcej, zabrania się tam byłem 7 razy i wszystko wybiłem, ale dobra. Ze zbuntowanymi wieśniakami. W ogóle przy okazji muszę sprawdzać też te wszystkie wieże, gdzie mogę wejść. Gdzie mogę wejść. Bez skutku. Wiem, że do wielu nie mogę wejść. O, speeda dostaliśmy. Słyszę o tym po raz pierwszy. O, do tą bramą w ogóle przeszliśmy. A tu mogę wejść? No to sobie zaraz obczaję. Ty, a ten co tu kurwa robi? Niczego jej już. Ty, a ty to kto jesteś? Kurwa Rupert. Ty zapiszę, bo może później go nie znajdę, ty Rupert. Rupert. Ty no nie kojarzę. Wygląda na przerażonego ten Rupert. Nie wiem, czy wam też wyglądał, tak? Mam nadzieję, że on nie jest na potrzeby tylko tej misji z Bartokiem. No, strzał mam w ciul. Jedna strzała kosztuje 1 golda, więc to jest dla dzieciaszków. Zapłaciłem mu 50 golda. Szczerze mówiąc, to zgaduję, że się nie zwróci, ni chuj. Widzę. Ty, dostaję. Zajebiście się zwróci. Dostaję expa za nie. Ty, to Bartok niech sam sieka. Cieknij. Zajebiście się opłaca z Bartokiem biegać. Chwila. Poczekaj. Daj mi sturę leczniczą. Co? W sensie, on mi czy ja mu? Bo to jest dość istotna sprawa. Czy ja mu mówię, ej, weź mi daj, czy on... Bartok, poczekaj cię, proszę. No i jak myślisz, powinni... No, oczywiście, że tak. Chodźmy do... W porządku. Chwila. To, że pominąłem. Proszę, weź tę miksturę uzdrawia. Aha, to nie wal się. Tak czasem są te niejasne takie napisane, wiecie, w skrócie. Tak samo jak szczególnie takie różne ludzie narzekają na wybory typu, wiecie. No i jak myślisz, powinniśmy iść dalej w las, The Walking Dead. Chodźmy dalej. W porządku. Detroit Become the Human. Miejmy jakoś to będzie. Że często są po prostu niejaśnie opisane. No nic, a co, że Bartok ma nie padać? Ogólnie, o kurwa, no to jesteśmy... Ty, Bartok, ale żeśmy najebali kurwa cieniostworowi, ty czekaj w ogóle, co tu się niczego stało? Niczego tu nie znajdę. No, koniec z tobą, bestio. Znowu jedna z tych. Ale trafiłem, ty. Dobra, ja sobie poradzę, Bartok. No, koniec z tobą, bestio. Mam coś z tych krwiopijców? Ten Bartok nam zaraz padnie, to nie jest dobra informacja. Znowu jedna z tych głupich bestii. No, koniec z tobą, bestio. Znaczy, ja nie wiem, czy nie, w sensie Bartok wydaje się w porządku koleziem, ale tak szczerze mówiąc wbiłbym mu tak zwany nóż w plecy i zabrał sobie ten jego łuk. Znowu jedna z tych głupich bestii. Ty, zajebiście ogólnie. Ty, Bartok sam się jeszcze hilnie. Kozacko. Czemu nie ma z tego? O, jest. A nie mogę go przeszukać ogólnie. Dobra, nie nic. Sejwik. Kurda, że sobie tak... Dość tego, wracam. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla... Ork, zaraz za miastem. Teraz. Jasna cholera. No to na razie. Nie. Możesz sprzedać te skóry Bosperowi. Bartok. Chuju. Czyż tam ognisko jest? Chwila. Bartok. Wszystko w porządku? Tak, ale już nie wychodzę z miasta. Przynajmniej w najbliższym czasie. Ciągle mi drżą kolana, jak sobie przypomnę tego orka. Ty, no chłopie, ty go na hita ściągłeś. Jednym strzałem. Czy nauczymy się skradać? Hmm.
No dobra. Pokaż mi jak się... Dobrze, najpierw musisz nauczyć się odpowiednio rozłożyć ciężar swojego ciała. Świetne, że on to aby to zrobić, ugnij kolana i zawsze stawiaj stopę, zaczynając od pięt. To może nie są głupoty, zanim nie? Zanim ruszysz drugą to, że... nogę, znajdź dobre oparcie i przenieś cały ciężar skradać, ciała nie? Na pierwszą się nogę. Skragać. Do większości stworzeń nie uda ci się podejść, chyba że śpią. Zwierzęta po prostu cię wyczują. A więc zawsze zwracaj uwagę, skąd wieje wiatr. Okej. Dobra, no daj się, w ogóle 50 gold mu zapłaciliśmy, a ile zyskaliśmy tak in general? Pewnie za tą samą jedną skórę jest to wiele więcej. Nie żeby w ogóle nam jakieś pieniądze były potrzebne, no bo umówmy się, mamy ich sporo. Już to nie jest aspekt, o którym musiałbym się martwić. Jest tu skórzany mieszek. 700 gold. Mogę to przeczytać? No nie. Nie potrafię tego przeczytać. 250 za skórę. Czy pewnie dostaniemy z 50? No to. Była to uczciwa oferta. Co to jest? Gobliny? Gobliny jebane. Tylko czarne gobliny. Jest ich tak dużo, że jestem przekonany, że padnę zanim cokolwiek zrobię. Ciężko. Tak myślałem. Pamiętam w jedynce też gobliny nie były najłatwiejszymi postaciami. No fajnie, że dostawaliśmy expa. Szkoda, że nie poszedłem po prostu na te gobliny albo nie striggerowałem innych postaci, w sensie mobków, żeby dostawać expa razem z tym chłopem. To było całkiem przedsiębiorcze. No ale nic, nie zrobiłem to nie. Nic się aż takiego wielkiego nie stało. Ale pamiętam właśnie, że tu chyba tutaj te dinozaury były, to się zębacze. Chyba. No, z tego co pamiętam, to ten nasz mistrz od alchemii daje nam za grzyby siana, więc warto też te grzyby sobie pozbierać i ich aż tak nie sprzedawać. On da nam chyba 100% za te grzyby siana. Zawsze tam warto pozbierać, a może i nawet chociaż kupić nie, bo to jakoś nie zyskamy. Bo kupimy za tyle samo, co sprzedamy, to nie zyskamy. Ej. Pa, już nie ma go! A, bo to był ten Rupert. Możemy jedynie przeczekać. Pokaż. To czemu on tam stał? Kurde. Aż bym wam powiem wczytał, nie? Raz czytam, bo muszę zobaczyć, czy to nie jest jakieś tego. Poka to. Się po prostu tam co nie wiem, coś sobie robił, jadł sobie czy coś. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Nie wygląda, hey. Kurde, jakby jadł. Trudno być tego pewny. Nie wiem. Może sobie siurał normalnie. Ja mu przeszkadzam. Pewnie tak. Chociaż nie wiem, czy mają takie animacje postaci w grze. Drzwi. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No i to jest właśnie najgorsze. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. I to jest najgorsze. Do Lorda André. Do Lorda André. Idziemy, walić to. Ty w ogóle powinienem... Właśnie, głupotę robię. Powinienem po każdym jednym nagranym odcinku... A pod którym się skradam? Nikt nie chce wiedzieć. Żadna wielka sprawa. Co ty tu robisz? A na lądzie powstało wszystko... No nic. Spryciarz! W ogóle powinienem po każdym sobie po prostu nagranym odcinku w OBS-ie nadawać nazwę, jaka była w tym odcinku, jakby to co się działo, to od razu powinienem sprawdzać i nazywać. Mądre, co nie? Hej! Czy możesz, jeśli chcesz się uczyć, jestem wojownikiem. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś.
Ci oni nie mogą mnie? W szkole tylko... Tylko paladynów. A ja paladynem nie jestem, jestem pajacem. Stój! Tylko osoby w sł... Nie można na to liczyć. Muszę po... Czy wiesz ile razy... Należy do straży miejskiej. W porządku, możesz wejść. Aha. Chłop ślepy, nie widział. No a tu jest na bank tyle rzeczy, które mogę skraść. Daj mi sinka, jak. Dobra, rycerz Albrecht. Muszę porozmawiać z Lordem Hagenem. Jest w wielkiej sali, na wprost stąd. Tylko nie wiem, czy to nowy rozdział nie rozpocznie. Chcesz od niego, streszczaj się. To zajęty człowiek. Jak zacznie to nowy rozdział, kurde, a jak... to stop. To ważny save, bo ja nie chcę, żeby to zaczęło nowy rozdział, wiecie? Bo jak zacznie nowy rozdział, to się wiąże... Słyszałem. Każdym rozdziałem się już coś zmienia. Rozdział drugi. Nie. Dlatego nie robimy tego jeszcze, ponieważ najpierw udamy się na farmę Onara. Wiecie? Najpierw udamy się na farmę Onara. Dlatego... Tak, bo wiem, że jak po prostu wchodzi nowy rozdział, to się zmieniają pewne aspekty w świecie. A ja bym chciał zobaczyć sobie teraz po prostu jak to tam wygląda. U Onara, więc to jednak nie do Lorda Andre, przepraszam. Mam nadzieję, że takie chaotyczne też prowadzenie odcinków O wow, wiecie jaki jest kod? Z 8 razy w prawo. Mam nadzieję, że takie chaotyczne prowadzenie odcinków wam nie przeszkadza aż tak bardzo. Tak, naprawdę nie chcę, bo ja sobie muszę poczytać, bo ja nigdy nie grałem w Gothica, ale z tego co pamiętam, no nie wiem czy się opłacało za 50 golda. Z tego co pamiętam, to właśnie tak było, że tym dłużej, znaczy tym bardziej w rozdział, w Gothicu 1 tak było, tym bardziej w rozdział szedłeś, tym jednak więcej się zmieniało na świecie. Cornelius. Okej. Okay. Widzisz, że Cornelius się wkurwie, jak mu opierdolimy chatę? W ogóle. A takie złote puchary... O! Alarius też się nie wkurwi? Ja myślę, że w ogóle się nie, chłopy nie zdenerwują. Lord André powiedział, że mam mu przynieść. Larius. Chcesz? Jeśli masz jakąś sprawę, musisz się najpierw umówić. Kim jesteś? Kim jesteś? Jestem Larius, miejscowy gubernator. Chociaż w tym momencie może trudno w to uwierzyć, jestem najbardziej wpływowym człowiekiem w tym mieście. A więc ty tutaj rządzisz? Ja? No cóż, w chwili obecnej mam związane ręce. Dopóki Lord Hagen nie opuści Hagen. Miasta, to on sprawuje Lord władzę. Hagen. Lord André to jest ten drugi. Jak leci? A co cię to obchodzi? Dopóki w mieście przebywają paladyni, Lord Hagen sprawuje tu władzę. Nie chciałem przeszkadzać. A jednak przeszkadzasz. Wynoś się stąd. No dobra, dobra. O! Mam nadzieję, że nas nie dojadą za kradzież. Nie zostanę zdegradowany. Coś w tym stylu. Sejwik, dobra, 23 minuty odcinka. To leci w pizdu szybko. Ja mam tyle zaplanowanych rzeczy w tym Gothicu teraz. A no wam powiem, że tak średnio się je robi, ponieważ no czas za dupca niemiłosiernie szybko. No nie zaczynamy tego drugiego rozdziału, bo ja nie wiem czy coś w tym drugim rozdziale się nie zmieni. A zawsze możemy tu wrócić. Znaczy ja pewnie będę na poza odcinkiem tu wracał, więc to akurat dla was nie jest jakaś różnica. Plus najpierw sobie zobaczymy co jest u najemników, mam nadzieję. Albo sami to zrobimy, albo nas zaprowadzi Lares. I prawdopodobnie to właśnie z Laresem się właśnie tam teraz udamy. To będzie długa podróż, więc przygotujcie się też na długi odcinek. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie kawusie, weźcie sobie coś do jedzonka, mandarinkę, coś zdrowego.
Albo niezdrowego, jak tam chcecie. Każdy decyduje o swoim życiu. Hej! No i wyruszmy. Normalnie umrę ze śmiechu. Były skazaniec w straży miejskiej. Tylko ty mogłeś wyciąć taki numer. Nie będziesz robić mi problemów z powodu pracy. Nie, Julii, w prawda? Życiu nigdy. Ale znasz mnie. Dobra. Ucz mnie? Ucz mnie. A tu jest dużo dialogów, ty. Siła, zręczność. Dobra. Larys uczy nam zręczności. Zajebiście. Wiesz coś o gildii Wiesz złodziei? Wiesz coś o gildii złodziei w mieście? Te twoje pytania. Oczywiście, że jest tu taka gildia. Jak w każdym większym mieście. Każdy paser czy kieszonkowiec ma z nią pewnie jakieś powiązania. To wszystko tylko po ułoski. Wiesz, gdzie mogę znaleźć gildię złodziei? Bez obrazy. Ale nawet gdybym wiedział, to nie powiedziałbym ci ani słowa. Bo jestem w straży. Ci ludzie są zwykle bardzo drażliwi, jeśli chodzi o te sprawy. Powinieneś być bardzo ostrożny, jeśli chcesz się z nimi zadawać. No chcę, chcę właśnie. No proszę cię. Co łączy cię z Watrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne? Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? He? Wiesz o nim? Watras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. Opowiedz mi więcej o wodnym kręgu. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Korinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak wiedzieć o jego istnieniu. Więc nic na ten temat nie mów. Nie ma sprawy. Tak tego nie zmienisz. Larys, a czemu, czy jestem ciekaw, czy jakbym nie miał zbroi tego, to i bym pogadał z nim wcześniej, to czy też by mi powiedział, że mi nie powie o tych tych... Chciałbym do gildii złodziei ogarnąć. Co do zaginionych. To rzeczywiście prawda. Powiedz, co wiesz o tej sprawie? Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowów. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni, co gorsza, zupełnie przypadkowi. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. No ja mam taki ślad. Czy to nie jest raczej zadanie dla straży? Ta! Już widzę, jak cokolwiek robią w tej sprawie. Nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń. Uznają, że ludzie po prostu znikają bez wieści. A tam, to tylko gadanie. Co do zaginionych... Znasz już moje zdanie. I tak tego nie zmieni. Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Potrzeba mi lepszej broni. No, popatrz, przykro mi, z tym ci nie pomogę. Zakładam, że odwiedziłeś już targowisko. Może jakimś lepszym pancerzem? W tej sprawie lepiej udaj się do Matea. On handluje dobrymi zbrojami. Niestety nie są tanie. Pewnie da się to załatwić bez znaczącego wydatku, o ile nie masz nic przeciwko odrobinie kłopotów ze strażą. A konkretnie, o co chodzi? Przy domu Matea znajduje się magazynek, ale złożone w nim towary zostały skonfiskowane przez straż. Udaj się do Zurisa na targowisko i wydostań od niego zaklęcie usypiające, za pomocą którego wyeliminujesz strażników. Tam musi być coś niezłego. Mnie nie musisz o to pytać. Niezłe. W sensie... I tak tego nie zmienisz. No Larys, to ci powiem, że ma łeb na karku. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. O, proszę. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie, w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. O kurde, dzięki. To niedobrze. Dobra, to chodźmy tam od razu. Nikt nie pyta. Ja bym zmienił, kurwa, ten strój, wam powiem. Tu niebezpiecznie jest, to chodzić mi się wydaje. Tak lepiej. To rzeczywiście prawda. Teraz
Siema, wyskakuj z 1000 pitosu, dzięki. Kurde, że ja wcześniej z tym chłopem nie pogadałem. To będzie jeszcze. Tak, kurde. Pożycz mi trochę pieniędzy. Ale miałem głos. Jasne, ile chcesz? Pobieram 20. 1000 sztuk złota. 1000. Chyba nie masz, dam ci 100. No nie, nie, nie. To z nim miałem, tak? Pogadać coś. Dobrze mówię? Dobrze mówię, nie? Tak? Wydaje mi się, że tak, że chcę się od niego chyba mogę się ano pozbyć. Jasne. 200 sztuk złota. To sporo pieniędzy. Jutro masz się tutaj zjawić wraz z... No nie. Czy pożyczasz pieniądze każdemu, kto o nie prosi? Spokojnie. Wszyscy zwracają je na czas. Ty też jutro tu przyjdziesz, albo znajdę cię i zabiję. Proste, prawda? Masz tak charakterystyczną facjatę, że znalezienie cię nie zajęłoby mi dużo czasu. Więc niech ci się nawet nie śni, że mógłbyś mnie wykiwać. Dobra, no mam nadzieję, że się tym zajmie ten chłop. Bo jak nie, to jest przypał. Mamy przypał. Ares! Hej, ty! Chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. Dobry pomysł. Choć decyzja należy do magów wody. Jak ci się udało zaimponować magom wody? Chroniłem ich przez długi czas, gdy jeszcze żyli otoczeni barierą. Ja to robiłem też. Powinni być wdzięczni. Jak to jest należeć do kręgu? Różnimy się od innych gildii Skorinis. Jako jeden z nas nigdy nie musisz robić czegoś, czego nie chcesz. Wymagamy tylko jednego. Siedź cicho. Pracujemy w ukryciu. Obcy nie wiedzą, kto należy do kręgu. Na razie cię poobserwujemy i potem podejmiemy decyzję. Ora, Lares, wiesz, że jestem szefem. Rozumiem. Dobra, to jeszcze jedną rzecz, zanim wyruszymy. Mówię, dzisiaj będzie długi odcinek, więc naprawdę się przygotujcie, jeżeli tutaj chcecie z nami, ze mną obejrzeć dzisiaj do końca, to się przygotujcie, bo musimy przecież wyruszyć na tą farmę chyba Onara, albo do wodnego kręgu, nie wiem co w sumie robimy. Ale wiem, że gdzieś możemy z tym chłopem iść, więc gdziekolwiek idziemy, to idziemy w przygodę. A to jest, słuchajcie, najważniejsze. Dokładnie tak. Dobra, Konstantino, ty jak już tu jesteś. Wstąpiłeś do straży. Już o tym słyszałem. Najpierw czeladnik, a potem hops i do straży? Nie zamierzam ci niczego ułatwiać. Oczekuję, że będziesz się trzymał naszej umowy i regularnie dostarczał mi rośliny i grzyby. No pewnie, jeśli nie będziesz sobie radzić z dwoma zadaniami jednocześnie, to będziesz musiał mniej spać. Dobrze, dobrze. Chciałeś grzybów. Mam tu kilka mułowych grzybów. A, te są najlepsze. Dobra robota. Oto twoje złoto. A tu kilka innych. Te nie są tak dobre jak mułowe grzyby, ale i tak je wezmę. Człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Znam kil. Eliksir siły. To brzmi jak dobry eliksir. Pełnia życia. Uważenie silnej mikstury. Okej, nudy, kość goblina to chyba też jest właśnie do tych mikstur. Moczy korzeń, no to już niestety przepadł. Chociaż mogę go kupić, w sumie 500 kosztuje. No a ja mam w sumie prawie 1000, więc... możemy, dobra, do Waltrasa, oddać mu tabliczkę. Nie wiem, czy mam wszystkie tabliczki, czy nie mam. Co do tych znikających. Tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Podobno odpowiedzialni za to są bandyci. Szajce przewodzi niejaki Dexter. I to on odpowiada za porwania. Pamiętam Dextera z kolonii karnej. Pracował wtedy dla innego magnata, Gomeza.
On ciebie też z pewnością zapamiętał. Pewnie ich zabiłem się na baczności. Chyba jesteś na dobrym tropie, oby tak dalej. No chyba tak. Zrobiłem tam giga rzeźnie. Ale jakimś cudem przeżył. Dostał delikatne rany i niestety nie padł. Tutaj się. Mam kolejną tabliczkę. Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. No dwa to już kilka w istocie, ale trochę tak. Co do tych z nich... Tak? Poczekaj. To nie, to z bronią tą. Darza bronią. Co wiesz o Han... Pomów z Martinem, kwatermistrzem paladynów. Może on dysponuje informacjami w tej sprawie. Powierzono mu zadanie zdemaskowania handlarza bronią. Znajdziesz go w porcie. Jak zobaczysz parę skrzyń, żywności i paladynów, to... No, wszystko? Wszystko. Dobra, powiedz mi, zatek. Dobra, no to wszystko w sumie. Dobra, wracamy. Idziemy z Laresem w przygodę. Czyli właściwie to nie wiem, gdzie do końca. Tu nie było czegoś jeszcze? Jak sobie patrzę, bo wiadomo, no to jest strasznie... Strasznie tak dużo rzeczy do robienia, wiadomo, tych questów jest masę i czasem po prostu przypadkowo okazuje się, że nagle zrobiłem pupy jakiegoś questa. No, 1000 golda w pizdu, to jeszcze te bronie bym sprzedał. Dobra, posprzedaję. Umatao brzmi jak tutaj dobra osoba na sprzedawanie tych rzeczy. Mateo... Regis... Mateo... Nie sądzę, żeby coś... Nie, Mateo nie. Ten drugi, Bosper. Nie wiadomo już. Już gardło boli. Bosper! Słyszę o tym po raz pierwszy. Weźmy sobie towary. Dobra, słuchaj, Bosper. To jest tak. Te pasto też mogę kupić w sumie. Możemy jedynie. A był jakiś inny pas, lepszy. Kurwa, tylko to na targowisku było, no. Dobry miecz. Nie mów, że. Siła. Ode mnie nikt się. Zręczność. Siła. Nie wiem już w co. Byk. To mogę zostawić ten łuk. O tym było wiadomo od dawna. Nie wiem już w co wierzyć. Tak, gites. I tak tego nie zmienisz. Tych jedzeń to nie mam co sprzeda. O, jeszcze te. Mówią to i o. Ty! Stop! A nie teraz nie możemy powiedzieć mu to, że ukradliśmy mu te wszystkie rzeczy, co odebraliśmy i sprzedamy mu. Po prostu mu je. Możemy z dobroci serca mu je oddać, co? Nie no, bo żebym mu sprzedawał własny towar. Nie, trochę too far. Dobra, idziemy. Co, zostawię po prostu wszystko u Bospera, bo... To naprawdę nie mój problem. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Który strój? Czekaj, trzeba przymierzyć teraz wszystkie stroje, bo to nie może być tak, że jakiś randomowy będziemy nosić. To pokaż ten. O, szef. Ten chujowy. Ten lepszy. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Ten? O, ten jest kozacki. Mam swoje zdanie na ten temat. No, to ten by sobie zostawił tak in general. O tym było wiadomo od dawna. Ale resztę sprzedałem Bosperowi, bo będę miał wszystko na jednym miejscu i zawsze będę wiedział, że w razie co, to tutaj mogę kupić te wszystkie rzeczy różne. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Pierścień zręczności też jest OP. Dobra. Skórzany pancerz... Musiały pojawić się problemy. W sumie? To przecież wiadomo od dawna. No dobra, zostawię. Strybowy teraz. Sprzedam. Przedam. To nie. Pierścień gwiezdnej mocy. Premiumany. Przedam ochronę przed strzałami. Zostawię. Ochronę przed bronią zostawię. Ty, ja mam jakiś pas. Skąd ja mam pas skórzany, ty? A właśnie, jeszcze te kielichy. Złoty kielich, sprzedam. To sprzedam. A, sprzedam. Ode mnie tego nie dostał. Sprzedam. A to nie było tego Bopera, czy jak on tam miał? Możemy jedynie przeczekać. Onara i Mari. To rzeczywiście prawda. Kurwa, to mogłem tylko chyba nie sprzedawać, co? Na ten temat. Dobra. To tylko gadanie. Chyba mogłem tego nie sprzedawać, tak szczerze.
Ale już kit. Kit z tym. Kit z tym. Nie można wierzyć. Mam nadzieję, że naprawdę się zaraz nie okaże, że... Że w istocie musimy tutaj z tego Onara przyjąć tego, ten talerz, kurwa. Już możemy iść, czy nie jeszcze? Możemy jedynie przeczekać. Co to jest? Pas siły to jest, czyli to jest jakiś user's pas. Nic nowego. Będę się lepiej trzymać od tego. Ale mam żart, ale jest. Tylko nie mów, że o tym. No nieważne jednak. Do tego, na targowisko, chociaż nie wiem, czy wszyscy już nie śpią. I tam kupimy z tego targowiska, z targowiska sprzedamy, się, kupimy pas, który do zbroi daje mi jeszcze plus 5. Taki komplet będziemy mieli. Ciemno i nic nie widzę, szczególnie, że mam jasno w pokoju, to już w ogóle nic nie widzę. Hakon. Uciekaj stąd! Uciekaj! Co? Uciekaj! Naprawdę? Jesteś skazańcem. Naprawdę? Ja. Czego ja? Aha. Ty, byłem, szczerze byłem przekonany o tym, że... Ty, no ale wcześniej? To nie wiem, coś musiało się stać wcześniej, że było inaczej. O ra... Nieźle. Warto było się wyżyć na chwilę. Ty, to wcześniej coś się zbugowało, bo wcześniej jak założyłem zbroję, ty, oni gadałem, że jestem z kolonii górniczej, z kolonii górniczej, a tak naprawdę jestem stróżem prawa, kurwa. Nie mogę zrobić jakiegoś wyjątku, albo co? Chyba powinni móc. Będę tutaj zawsze te owce zabijałem. Chłopczyk spać. Powiedziałem dokładnie to samo. Już na tym etapie rozgrywki to się za bardzo nie opłaca. Dobra, w ogóle to się musimy kimnąć. Znaczy nie musimy, ale będziemy się kimnąć. Może być, kurde, w czerwonej latarni, whatever. Możemy iść na skróty? Wiedział o tym wcześniej. Dzięki. Do rana, żeby było jasno. Jasne? Kurde, nie wracaj, bezi. Koniec leżenia. O. Przyszło do mnie w niedobrych czasach. Kurczę, Molek, bezi. Zawsze to powtarzałam. Co to diapier chrupasz? Chrupujesz, diapier chrupujesz. O, diapier chrupasz? Dziwne. O, diapier chrupiesz. Nie, no też nie pasuje za bardzo. Dobra, chodź, Lester. Idziemy do twojego obozu, czy coś, nie wiem, hey. Lares, kurwa, nie Lares. Vatras, no. Vatras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. Ach, a to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Zajebiście. Zrobię to za ciebie? Nikomu tego nie powtarzaj. Czym konkretnie? Jeszcze nie wiem. Robię to samo, co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez magów wody. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Może uda mi się coś odkryć, ale możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień z akwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Słyszałem co innego. Dobra, czyli mamy jakby dwie opcje, dwie ścieżki. Możemy
mieć go w dupie i on sobie sam zrobi misję, a my dajemy mu zastępstwo, albo sami zaniesiemy mu ten ornament. Powiedzmy, że zrobimy to za niego, no. Nie, chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Aha. Słyszałam co innego. Dobra, czyli musimy, żeby z nim... Kurwa, no to co sobie nie poszliśmy dzisiaj, ci bombowym. Kurczę, nie poszliśmy sobie dzisiaj. Ty. Już mi gardło siada, już nie mogę mówić, naprawdę. Ostatnie dzisiaj... Uczysz mnie? Nie, chciałem kliknąć, żebyśmy poszli. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki ktoś mnie nie zastąpi lub nie zostanie rozwiązana. Dobra, czyli na targ. Aha, mam jeszcze założyć tego. Tylko pytanie, który targ? Ode mnie nikt się tego nie dowie. To przecież oczywiste. 1300. Ile możemy mieć pierścieni? Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Dwa. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Powiedzmy. Ja rozumiem, że... Ale to jest tyle pitosu warte, że to chyba sprzedam, nie? Bez kitu. Łasy na kasę jestem. Dobra, że chłop mi tak oddał taki zajebisty pierścień, chociaż też w grze normalnej, wiecie, to tak nie powinno się w życiu, dostaniesz pierścień. Wiecie, to nie jest ile on jest warty. Może być warty 10 milionów, a może być 10 złotych. No i raczej strzelasz 10 złotych i raczej nikt ci nie daje. Za 10 milionów prezentu, nie? Albo tak, żeś dał, nie, założył sobie i się przeszedł. Natomiast pewnie kilka razy w życiu się zdarzyła taka sytuacja, natomiast nikt po prostu nie wiedział, że taka sytuacja się zdarzyła, bo najzwyczajniej w świecie... Skąd ten sceptycyzm? O. Widzę u ciebie znak wodnego kręgu. Jesteś jego członkiem? A jeśli tak? To wiedz, że Larysowi marzy się zmiana pracy i odwołanie z placówki w porcie. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto zechciałby go zastąpić. Rozumiem. Mój mąż uważa inaczej. Handlujesz z piratami? Co? Kto tak mówi? Jeden z nich. Chyba czeka na ciebie w swojej zatoczce. A to ten. A co miałem zrobić? Czasy są ciężkie. Jakoś trzeba zarobić na chleb. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. I pracuję niemal przez... A pomyślałeś o konsekwencjach? Powiem ci wszystko, co wiem, a ty mnie nie zakapujesz. Umowa stoi? No stoi. Co wiesz o piratach? Zamieszkują ukrytą część wyspy. O ile mi wiadomo, można tam dotrzeć jedynie statkiem. Mieszkańcy Korinis obawiają się piratów i słusznie. To banda śmierdzących rzezimieszków. Choć moim zdaniem i tak piraci są lepsi od bandytów. Ahoj! Czym z nimi handlujesz? Ja na przykład serwuję czasem, serwuję, bo... W zamian otrzymuje najlepszy rum, jaki trafia do Korinis. Sama widziałam, a tego nie widziałam. Mój ci pomóc? Mogę ci pomóc w interesach. Niezły pomysł. Ja nie mogę na razie opuszczać Korinis. Weź tę paczkę i powiedz Skipowi, żeby tym razem nie żałował rumu. Oczekuję co najmniej 3 butli. Niczego jej już nie będzie jeszcze gorzej. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Lepiej by było, gdyby się przymknął. To interesujące. Teraz każdy już o tym mówi. Mule życie jest OP. Nie mogę się zajmować wszystkim. Za nie, temu nie zapłacimy. Daron nam wszystko tego. Jesteś skazańcem. Zawsze to powtarzałam. Jak chcesz. Dobra, czyli przecież ogólnie... Ty, Bartok, siema. Lepiej by było, gdyby wszyscy nie tak, przymknął. Ale ciągle... Dobra. To będzie jeszcze gorzej. Czyli rozumiem tak. Co ja w ogóle dostałem za paczkę? Zgaduję, że zioła. Się. Pana dobrej rzeczy. Tak, to bardzo słyszałem. Zgaduję, że ta paczka zabiera tak zwane zioło. Tak mi się coś wydaje, że ta paczka zawiera zioło i mam 3 opcje do zrobienia. Jedna, nakapować się lordowi Andre na chłopa. Ale wtedy nie będę mógł iść z Laresem. Więc to jest słaba opcja. Natomiast sobie sprawdzę, jakie opcje są, jak już tu dotarłem. I czy moje rozmyślenia są prawidłowe co do tej paczki? Co znalazłeś? Jeszcze nie. Aha.
nawet nie mogę. No dobra. Właściwie nie mam żadnej opcji iść temu skipowi, dać tą paczkę. Idziemy? No idziemy, no co, no, przecież i tak będziemy koło tego portu, no to tam 3 minuty w lewo, w prawo. To już zrobimy tą misję, też ja robię te misje poboczne, nie idę przecież, nie raszuję tego gotika. Nie idę stricte pod rush. Szybciutki speedrunning. Zróbmy sobie na spokojnie tę misję i przede wszystkim dobrze się bawmy. A ja bawię się, powiem wam szczerze, że dobrze, to jest bardzo spokojna gra, fajnie mi się w nią gra. Dobra, fajnie, no. Tak miałem ochotę sobie pograć w Gothica 2, szczerze. Tak siedziałem i mówię, co by tu nagrać. Nagle mówię, Gothic 2, to jest gra, w którą chcę teraz zagrać. No to zagrałem, gonimy płaszczkę. Ale giga jebaniec. Ciekawe, czy oryginalnie też są płaszczki tutaj, w sensie w Gothicu. Czy to przez tego DirectX-a? No, gdzie 3 minuty, to jest minuta. Może sobie czy na szacunek skipa zasłużymy. Skip nam powie, że tego. Jesteśmy koks i... Skip! Mam dla ciebie przesyłkę od Baltrama. Co u licha? To on teraz wysyła chłopców na posyłki? Ma pełne gacie strachu, co? Ale czego można spodziewać się po takim kiepskim kupczyku jak on? Mówi, że chce za to 3 butelki rumu. A to dobre. Najpierw każe mi tu czekać, bogowie wiedzą ile, a potem nie ma odwagi targować się ze mną osobiście. Daj mu 2 butelki, powinno wystarczyć. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem. Myślałem, że poziom zaufania wzrośnie. No to teraz z powrotem na targ. Ajajajajaj. No nic. Misje to misje. Znaczy mi się je fajnie bardzo robi. Ja naprawdę lubię robić te misje, gdzie chcę chodzić. Jeśli to nie są jakieś gigantyczne odległości, umówmy się, to jest... Czy to tam się idzie z 2 minuty, no ale... jest to na tyle wyważone i tak dalej, że bardzo... Tylko mnie ten Larys mnie ten wkurwia, że on ma... Że on wie, który to z gildii złodziei jest ten, a nie chce mi powiedzieć. Ten wkurza. Już tylko widzę, że mogę tam wejść. A nie mogę wejść, to już nie mogę wytrzymać. No, ale przyjemnie. Przy okazji zahaczymy i się spytamy. Larys, Byszku, możesz już iść? To chodźmy, ruszajmy, co? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. Dobra, nie mogę się stąd ruszyć. Nic się nie zmieni. Doskonale. Nareszcie możesz zatrzymać na... dopóki nie otrzymasz władzy. Niczego zatrzymać dla siebie. Gdzie teraz? To przecież okropne. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Czyli za dużo razy mówię okej. Okay. To jest pierwsza sprawa, to już zauważyłem kiedyś. No ale muszę rozbudować swoje własne... Naprawdę w to wierzysz? Swoje własne słownictwo. Natomiast problemy są takie, że po pierwsze seplenie trochę, dzięki temu też długie mówienie różnych słów i YouTube ogólnie pomógł mi w tym, bo ten problem nie był jakiś gigantycznie duży, natomiast trochę był i nadal on jest, trochę seplenie i dwa, jak nagrywasz odcinek, to nie za bardzo się skupiasz, kurczę, o co chodziło. W sensie, o co? Co? No właśnie, na tyle się nawet nie skupiasz, że nie jesteś w stanie myśleć o tym, co mówisz. To właściwie tylko tak generalnie mówisz, więc... Mam rum, tylko że Skip dał mi jedynie 2 butle. Drogo, bardzo drogo. Za kogo się ten Skip uważa? No nic, dawaj. Nie mogę dać ci zbyt wiele w zamian. To wszystko. Ktoś musi pracować. Chujoza. Ale przynajmniej możemy sobie z nim handlować. To już jest wystarczająco dużo.
No nie wyruszymy, jest 54 minuta, niestety, moi drodzy. Na dzisiaj to by było wszystko. Chyba jeszcze jeden odcinek nagram, nie trzymy. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Przypominam na samym końcu o łapkach w górę, komentarzach oraz subskrypcji. O tym, że na dole znajduje się link do Instagrama oraz do mojego drugiego konta vlogowego. Serdecznie zapraszam. Życzę wam, moi drodzy, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.